Wiele ciekawych spotkań jeszcze przed nami, ale dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się przekazaniem drugim. Przekazaniem o tyle ciekawym, że nie we wszystkich podręcznikach religii, nie we wszystkich katechizmach to przekazanie w ogóle występuje. Ale zanim do tego dojdziemy, to zacznijmy łagodnie. Moi drodzy, nie wiem, jak wspominacie swoje dzieciństwo. Ja miałem dosyć kolorowe dzieciństwo, mam kochających rodziców, jestem im bardzo wdzięczny za to, że nauczyli mnie patrzeć na świat w sposób taki kolorowy, piękny. Lubiłem rysować, nie wiem jak wy, ale zarówno ja, jak i moja siostra bardzo często sięgaliśmy po kredki i farby i ta zdolność udzieliła się także moim dzieciom, z czego się bardzo cieszę, bo obydwie moje córki są plastycznie uzdolnione i robią różne rzeczy, malują, szkicują, jakieś tam wydrapywanki, jakieś różne techniki. Jest to niezwykle piękna umiejętność, bo to jest pewna zdolność odwzorowywania świata, jest to pewna zdolność pewnego rodzaju kreowania, tak? A więc ten świat dzieci i dorosłych, którzy potrafią pracować z materią, którzy potrafią rysować, malować, rzeźbić, to jest cudowny dar, który nam pomaga jeszcze głębiej cieszyć się pięknym światem, który nas otacza. Świat dzieci jest kolorowy, jest taki prosty dosyć, taki przejrzysty. Kiedy patrzymy na rysunki dzieci, które są szczęśliwe, podkreślam, to widzimy, że te rysunki oddają radość. Z tych kartek emanuje piękne szczęście. Jest tam jakieś słońce, jest uśmiechnięta mama, tata, rodzeństwo. A więc są to rysunki, które potrafią napełnić taką błogą szczęśliwością. I to jest piękne. Ja chciałbym też jako dorosły patrzeć tak na świat. Życie niestety uczy nas, że oprócz słońca są też dni pochmurne. Oprócz szczęścia czasami ciekną po policzkach łzy. Ale myślę, że ta dziecinna szczęśliwość jest czymś, co powinno nam dorosłym się bardzo udzielać. Oczywiście dzieci patrzą na świat w swój specyficzny sposób, dlatego że to, co my chcielibyśmy tak dokładnie odwzorować, idealnie, proporcjonalnie, to często dzieci ukazują po swojemu. Moja siostra, kiedy była mała, rysowała stół w ten sposób. Stół miał zawsze 8 nóg. I kiedy byliśmy troszeczkę bardziej już dorośli, to ja często dokuczałem jej z tego powodu, mówię, co ty narysowałaś, to wcale nie jest stół, a ona się upierała, że to jest stół i taki ma być. Tak go widziała. To są przepiękne chwile, kiedy możemy cieszyć się kolorami, barwami, kiedy próbujemy podglądać świat, odwzorowywać go, zamykać w jakichś bryłach, w jakichś kształtach. Jest to, moi drodzy, pewna cecha, która upodabnia nas do Boga. My po prostu naśladujemy naszego niebieskiego Tatę, chcemy być podobni do Niego i chcemy też tworzyć, chcemy po prostu powoływać do istnienia pewne rzeczy, które gdzieś tam w naszej wyobraźni się rodzą. To jest piękna umiejętność i dzieci są cudowne właśnie dlatego, że nie boją się marzeń, że potrafią te kolory, które kłębią się w ich głowach, przelewać na kartki i cieszyć się nimi. Ale my dorośli również mamy pewne umiejętności plastyczne, które nie zawsze w sposób umiejętny potrafimy wykorzystać. Być może słyszeliście, moi drodzy, o takim niewielkim miasteczku hiszpańskim Boria, które jest położone niedaleko Saragossy. Jeśli nie, to kiedy wam opowiem pewną historię, na pewno powiecie, aha, tak, to rzeczywiście coś o tym słyszałem. W tymże niewielkim miasteczku znajduje się pewne sanktuarium Kościoła katolickiego. Dokładnie się nazywa to Sanktuarium Łaski i na terenie tego właśnie kościoła katolickiego znajduje się pewien fresk. Właściwie to znajdował się. Nosi on nazwę czy tytuł, jeśli można tak to powiedzieć, Ecce Homo, czyli oto człowiek. Tak ten fresk wyglądał na początku. Został namalowany przez Eliasa Gracie Martineza w roku 1910, a więc dosyć dawno. No i oczywiście w miarę upływu czasu ten fresk troszeczkę zaczął cierpieć, jeśli chodzi o swoją kondycję. Czas robił swoje, farba się łuszczyła, odpadała, w końcu ten obraz wymagał renowacji. Autorem tego obrazu był profesor sztuk pięknych w Saragossie i przekazał to dzieło miasteczku, w którym często spędzał wakacje. Powiedział, że właściwie kosztowało go to raptem 2 godziny pracy i taki obraz wymalował gdzieś na ścianie tegoże kościoła.
Jego potomkowie, Eliasa Gracji Martineza, mieszkają nadal w okolicach Saragosy i kiedy zauważyli, że kondycja tego fresku zaczyna być coraz bardziej kiepska, postanowili odrestaurować to dzieło. No i zwrócili się o pomoc do lokalnych artystów. No i moi drodzy, i zaczęło się wtedy. Zgłosiła się pewna pani, Cecylia Gimenez, 80-letnia artystka, amatorka, która powiedziała, że jest w stanie pomóc i ten fresk odrestaurować. No i zaczęła go to robić. Za chwilkę wam pokażę, jak to wszystko wyglądało. W każdym razie to, co zrobiła, przeraziło ludzi, którzy ujrzeli efekt końcowy. Ten obraz, który nosił początkowo nazwę Ecce Homo, czyli oto człowiek, został przez turystów, przez znawców ochrzczony mianem Ecce Mono, czyli oto małpa. Został ten fresk nazwany ziemniaczanym Jezusem i stał się, całe to wydarzenie renowacji fresku stało się kanwą do filmu, którego bohaterem jest Jaś Fasola. Jeśli oglądaliście ten film Nadciąga totalny kataklizm, to właśnie ten film powstał w oparciu o wydarzenia z miasteczka Bori. Co się stało? Co było kanwą tego filmu? Otóż Jaś Fasola był pracownikiem londyńskiego muzeum. Jeden ze słynnych obrazów został wypożyczony do jakiegoś innego muzeum. Oczywiście miał się nim opiekować, no ale to jest pechowiec. I w pewnym momencie, robiąc różne cuda z tym obrazem, doprowadził do jego uszkodzenia. Coś tam się zaczęło łuszczyć, coś tam polał, coś się rozmazało. No i Jaś Fasola wziął się do roboty, chciał, żeby nikt oczywiście nie zauważył, że coś złego się z obrazem stało. No i oto jest efekt jego pracy. Prawda, że trudno poznać, że ktoś naruszył dobry obraz? To jest oczywiście efekt końcowy tej renowacji, która miała miejsce w filmie z Jasiem Fasolą. A tutaj widzimy efekt pracy pani Cecylii Gimenez. Na początku ten fresk wyglądał tak, potem na skutek zniszczeń tak wyglądała jego postać i wreszcie po renowacji wyglądał w ten sposób. Sam fresk jako taki nie był jakimś wielkim arcydziełem, a więc no, nie był to jakiś niezwykle cenny eksponat, natomiast stał się sławy na skutek właśnie tejże renowacji. Kiedy pojawiło się to dzieło, to zainteresowanie kościołem, który do tej pory nie był jakimś centrum pielgrzymek turystycznych, było tak wielkie, że proboszcz kościoła zaczął pobierać opłaty za wstęp. Każdy chciał mieć zdjęcie z tym freskiem i zaczęły płynąć całkiem spore pieniądze. W każdym razie doszło do tego, że prawnik pani Gimenez stwierdził, że przychody są na tyle duże, że kościół się powinien podzielić z autorką tego dzieła, bo są to naprawdę całkiem spore profity. A więc dzieło pani Gimenez zaczęło być modne, pojawiało się w różnych aspektach, widzimy różne takie znane, powiedzmy, budowle, obrazy, które były oczywiście podrasowywane na wzór dzieła pani Gimenez. Oczywiście możemy spotkać także ludzi, którzy potrafią zniekształcać rzeczywistość. No i kiedy patrzymy na karykatury, nie wiem, czy macie swoje karykatury gdzieś tam w zbiorach? Kiedy jedziemy gdzieś na południe Polski, gdzieś w Beskidy, w Tatry, to często tam siedzą tacy panowie na stołeczkach i za jakąś opłatą oferują nam wykonanie karykatury. Są to bardzo śmieszne obrazki, które uwypuklają pewne specyficzne cechy naszego wyglądu, naszego charakteru, temperamentu. Są to dosyć ciekawe rzeczy. Myślę, że nikt z tych panów, którzy są portretowani, nie obrazi się, bo wie, że to jest humorystyczny przekaz, prawda? Ale gdybyśmy zapytali samą panią Gimenez, czy chciałaby, żeby ktoś powiedział, że to jest jej autoportret? Gdyby ktoś ją samą tak namalował. Jestem ciekaw, czy pani Gimenez byłaby z takiego obrazu zadowolona. Chcielibyście mieć taki obraz? I gdyby ktoś jeszcze powiedział, że to jesteście właśnie wy, że tak wyglądacie. Prawdopodobnie wielu z nas by się na taką sytuację obraziło, czyż nie? Szczególnie wtedy, gdyby ktoś namalował taki adres, taki obraz bez pozwolenia pani Gimenez, nie pytając jej o zgodę, siadł, naszkicował i powiedział, tak wyglądasz. Prawdopodobnie wielu z nas o takie dzieło by się naprawdę pogniewało. Tak sobie myślę, czy kiedy my próbujemy zilustrować Pana Boga, czy nie dokonujemy dokładnie takiej samej rzeczy? Kiedy próbujemy Pana Boga namalować, wyrzeźbić, przedstawić, czy nasze dzieła sztuki nie są taką karykaturą, taką deformacją, która nie tylko nie oddaje prawdy, ale wręcz
ośmiesza Pana Boga? Czy nasze próby przygotowania jakichś sakralnych obiektów nie są obrazą dla Pana Boga? Czy Pan Bóg chce, żebyśmy rysowali Jego portrety, rzeźbili Jego postać, żebyśmy ilustrowali, przedstawiali, zamykali gdzieś tam powiedzmy w bryle czy na płótnie utrwalali to, jak wygląda Bóg? Mówiliśmy już na naszych spotkaniach, że pierwszym problemem jest to, że tak na dobrą sprawę nikt nigdy Boga nie widział. To, co wiemy o Bogu, to się przejawia w przyrodzie, Jego dzieła świadczą o Nim, że jest cudownym artystą i Jego szczególnym obrazem jest przyjście Jezusa Chrystusa na świat. Ale tak naprawdę Ewangelia Jana mówi, że Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn albo jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, ten Go przedstawił. On o Nim pouczył. No, samo namalowanie portretu, ja nie jestem akurat tak zdolny, żebym mógł powiedzieć, umiem namalować portret. I dla mnie, gdybym nawet siadł przed kimś z was i próbował namalować, to byłoby już wyzwanie niezwykle trudne. A co dopiero, wyobraźcie sobie taką sytuację, gdyby ktoś z was siadł za jakąś kotarą, za jakimś parawanem, gdybym was nie widział i miał was namalować. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ten obraz będzie cokolwiek podobny do was? Żadne, prawda? No bo jak malować kogoś, kogo nie widzę na własne oczy? Wtedy moja wyobraźnia zostaje uruchomiona na całego. Popatrzcie, co Pan Bóg mówi na temat prób robienia Jego podobizn. W V Księdze Mojżeszowej, kiedy Mojżesz wspomina wydarzenie, jakie rozegrały się pod Synajem, powiedział tak. W dniu, w którym stanąłeś w obliczu swego Boga Jahwe na Horebie, rzekł Jahwe do mnie, zgromadź mi naród, niech usłyszy me słowa, aby się nauczyli mnie bać przez wszystkie dni życia na ziemi i nauczyli tego swoich synów. Wtedy zbliżyliście się i stanęliście pod górą, a góra płonęła ogniem aż do nieba, okryta mrokiem, ciemnością, chmurą i przemówił do was Bóg wasz, Jahwe, spośród ognia. Mojżesz mówi dalej, dźwięk słów słyszeliście, ale poza głosem nie dostrzegliście postaci. Oznajmił wam swoje przymierze, gdy rozkazał wam pełnić 10 przykazań i napisał je na 2 tablicach kamiennych. W tym czasie rozkazał mi Jahwe uczyć was praw i nakazów, byście je pełnili w kraju, do którego wchodzicie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie siebie, boście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Jahwe spośród ognia na Horebie, byście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka latającego po niebie, podobiznę jakiegokolwiek zwierzątka naziemnego, podobiznę ryby, która jest w wodach pod ziemią. Strzeżcie się, mówi Bóg, abyście nie postąpili niegodziwie i nie wykonali sobie jakiejś podobizny, która ponoć miałaby być moją podobizną, moją postacią. Tego właśnie dotyczy drugie przykazanie, moi drodzy. Przykazanie, które według przekładu Biblii Tysiąclecia brzmi następująco. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Dlaczego? Ponieważ ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do 3. i 4. pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz czynił. Gdybyśmy porównali pierwsze i drugie przykazanie, to możemy powiedzieć, że pierwsze przykazanie mówi o tym, kto jest Bogiem. Drugie przykazanie mówi, jak należy temu Bogu służyć. Pierwsze przykazanie wskazuje obiekt adresata najwyższej czci. Drugie przykazanie mówi, w jaki sposób mamy oddawać mu chwałę. Pierwsze przykazanie zabrania mieć innych bogów poza Bogiem prawdziwym. Drugie przykazanie zakazuje fałszywych, niedobrych, złych form oddawania Bogu czci. A więc drugie przykazanie występuje przeciwko wszelkim nieprawidłowościom w sferze kultu. Mówi o tym, jak mamy Boga czcić, tak żeby ta cześć była przyjęta. Drugie przykazanie zachęca nas do tego, abyśmy oddawali Bogu cześć w jaki sposób? W duchu i w prawdzie. Co to oznacza? Pan Jezus, kiedy rozmawiał z Samarytanką przy studni, było południe, gorąco,
rozmawiał na temat sensu w ogóle wiary w Boga. I tam w pewnym momencie tej pogubionej w życiu kobiecie, bo jej prywatne życie było dalekie od ideału, właśnie tej kobiecie Pan Jezus powiedział tak. Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie, bo takich czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem. Co to oznacza w praktyce? No, przede wszystkim Pan Bóg, kiedy przedstawia się nam ludziom, to musi mówić jak do dzieci. Prowadziliście kiedyś rozmowy na jakieś trudne tematy z dziećmi? Wyobraźcie sobie, że macie przed sobą dziecko, które ma około 3 latek. I waszym zadaniem jest to, żeby wytłumaczyć temu dziecku, czym jest elektryczność, albo czym jest czas, albo czym jest atom. Trudne zadanie? Bardzo trudne. Po pierwsze, możliwość pojmowania tego dziecka jest na takim poziomie, na jakim ono jest. A więc umysł takiego 3-letniego dziecka funkcjonuje według swoich praw. To jest jeden problem, możliwości zrozumienia, ale drugi problem, nie mniej ważny, to jest problem języka, czyż nie? Musielibyśmy temu dziecku ubierać pewne abstrakcyjne pojęcia w obrazy, które to dziecko zna. Czy niepodobny Pan Bóg ma problem z nami? Jeżeli nikt z nas nigdy nie był Bogiem, jeżeli nikt z nas nigdy nie był w niebie, jeżeli nikt z nas nigdy Boga nie widział, to wiemy o Bogu tylko tyle, ile ten Bóg zechce nam o sobie powiedzieć, prawda? I w związku z tym Pan Bóg staje przed nami, jak przed tymi 3-latkami i mówi o niezwykle skomplikowanych sprawach nieba, zbawienia, o Nim samym, o swojej naturze, ale siłą rzeczy musi pewne sprawy upraszczać, żebyśmy w ogóle cokolwiek pojęli. A więc Bóg jest duchem. Jak wygląda duch? Czy Bóg jest taką kosmiczną mgłą, która się rozlewa po całym wszechświecie? Nie. Ale jak wygląda, też do końca powiedzieć nie jesteśmy w stanie, bo Pan Bóg tego nam nie wyjawił. Wiemy tylko tyle, żebyśmy się strzegli, aby nie upodabniać go do mężczyzny, do kobiety, do ptaka, do ryby, do przedmiotu. Pan Bóg mówi, strzeżcie się, bo to jest obrzydliwe dla niego. A więc skoro jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, to czy przypadkiem Bóg nie jest podobny do nas też? Jeśli Bóg był pewnym pierwowzorem, my mamy ręce, nogi, włosy, oczy, to może Pan Bóg też. Przynajmniej ten kształt jest podobny do naszego kształtu, do naszej postaci. A więc Bóg jest duchem, moi drodzy, a wynika to z tego pewna prawda, że prawdopodobnie nie chodzi o to podobieństwo fizyczne, o wygląd, o kształt, ale to podobieństwo bardziej polega na tym, że jesteśmy podobni do Boga w sferze naszych działań, prawda? W sferze naszych myśli, uczuć, kreatywności, pewnych cech, bo nie chodzi tutaj prawdopodobnie o wygląd, ale raczej o podobieństwo natury, charakteru. A więc miłość, sprawiedliwość, moc, mądrość to jest to, co jest domeną Pana Boga. Pan Bóg przemawia do nas po ludzku. Jakich obrazów używa zatem? No przede wszystkim tutaj mamy pewną ilustrację, która może posłużyć nam jako ten przekaz, w jaki sposób Pan Bóg do nas przemawia. Jest to fragment Księgi proroka Izajasza, 6 rozdział, wiersz 1. Izajasz pisze, ujrzałem Pana, Jahwe, siedzącego na wysokim, wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Jak Bóg przedstawił się Izajaszowi? No, przedstawił się jak monarcha, prawda? A więc Izajasz ujrzał dostojną postać zasiadającą na tronie. To wygląda tak, jakby to był jakiś człowiek, większy, silniejszy, prawda? Biblia nazywa, czy teolodzy nazywają to antropomorfizmem, czyli takim sposobem przedstawiania się Boga, że Bóg upodabnia się troszeczkę do nas. Ale pamiętajcie o tym, że to jest pewien język, którego Pan Bóg używa, żebyśmy w ogóle go mogli pojąć. A więc tutaj widzimy Boga jako tego, który jest monarchą, królem, potężnym władcą zasiadającym na tronie. I siłą rzeczy myślimy sobie, no jest do nas podobny trochę, prawda? Bo my też znamy ziemskich monarchów, królów, którzy też na swoich tronach zasiadali. Co więcej, w tej samej księdze Izajasza, w 66 rozdziale, wierszu 1 czytamy, tak mówi Jahwe, niebiosa są moim tronem, a ziemia pod nóżkiem nóg moich. No, wynikałoby z tego, że Pan Bóg ma nogi, prawda? Znowu podobny do nas, jak człowiek. Czytamy dalej.
Psalm 89, wiersz 14. Ty masz ramię pełne potęgi, mocna jest twoja ręka, twoja prawica wzniesiona. I znowu, idąc na skróty, myślimy, Pan Bóg ma nie tylko nogi, ale Pan Bóg ma ręce i to silne, potężne, prawda? Myślimy po ludzku, porównujemy Boga do naszego wyglądu. Księga Izajasza 59 rozdział mówi, ręka Jahwe nie jest tak krótka, żeby nie mogło ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, żeby nie mógł usłyszeć. Bóg słyszy, a więc prawdopodobnie ma uszy, pomyślimy sobie. Popatrzcie, jak łatwo jest pomyśleć, że Bóg jest taką bardziej doskonałą, bardziej idealną, bardziej potężną kopią nas ludzi. Stąd taka skłonność, żebyśmy przedstawiali Boga na wzór człowieka, tylko silniejszego, potężniejszego. A Pan Bóg mówi, uważaj, żebyś tego nie czynił. Bo tam na Synaju, kiedy było ogłaszane prawo przekazania, słyszałeś głos, ale żadnej postaci nie widziałeś. A więc ani kobieta, ani mężczyzna, ani ptak, ani ryba, nic na tej ziemi nie jest moim obrazem. Bądź ostrożny, żeby nie próbować mnie zamknąć w obrazach, kształtach, które znasz. Prorok Zachariasz mówi, kto was dotyka? Dotyka źrenicy oka mego. No, włożyć palec w oko Panu Bogu to jest rzecz niezwykle poważna. Nas to cieszy, moi drodzy, dlatego że Pan Bóg mówi, że ktokolwiek szkodzi ludziom wierzącym, to tak naprawdę wchodzi w konflikt z kim? Z Panem Bogiem. Popatrzcie, jak Pan Bóg nas kocha, jak nas miłuje. To jest najlepsza polisa ubezpieczeniowa, bo kiedy należymy do Boga, to możemy powiedzieć, Panie, Ty mi nie pozwolisz zrobić krzywdy. Ty stoisz przy moim boku, Ty mnie wspierasz, ja się cieszę, że jesteś tak bliski. Księga Izajasza mówi, ja Cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić Cię będę dziedzictwem Jakuba, Twojego Ojca, albowiem usta Jahwe to wyrzekły. Oczy, uszy, usta, ręce, nogi. No, można by pomyśleć, wiemy jak wygląda Pan Bóg. No tak jak my, jak ludzie. Nie, to nie jest tak. Pan Jezus po zmartwychwstaniu, mimo zamkniętych drzwi, stanął w pokoju, w którym byli zgromadzeni, przerażeni apostołowie. Po swoim zmartwychwstaniu Jego ciało miało niesamowite właściwości, dlatego że materia nie była dla Niego żadną barierą, żadną przeszkodą. A więc kiedy ujrzeli taką jaśniejącą postać, pomyśleli apostołowie, że kogo widzą? No ducha widzą, tak? I gdyby tak rzeczywiście było, gdyby Chrystus nauczał o czymś takim jak duchowe zmartwychwstanie, bo takie poglądy funkcjonują wśród ludzi czytających Biblię, to powiedziałby, no dlaczego się dziwicie? Przecież od początku uczyłem was, że zmartwychwstanie ma charakter duchowy. Umiera ciało, a wstaje duch. Ale Chrystus tego nie uczył. Chrystus zachęcał swoich apostołów, mówiąc, to ja jestem. Dotknijcie mnie, przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Czyli Chrystus po zmartwychwstaniu miał materialne ciało, ale było to ciało uwielbione. Ciało, które miało takie właściwości, których my dzisiaj nie znamy. A to jest chyba jeden z powodów, czy taki praktyczny wymiar tego, co dla nas dzisiaj jest ciągle abstrakcją. Ja kiedy czytam słowa apostoła Pawła, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Zastanawiam się wtedy, co ta chwała Boża oznacza w praktyce. Co nam grzech zabrał? Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Przed grzechem tą chwałę mieliśmy. Co to było w praktyce? Uwielbione ciało Chrystusa po zmartwychwstaniu, mimo tego, że było materialne, Chrystus mówi, dotknijcie mnie, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam, można mnie dotknąć, ale to ciało, którego można było dotykać, co więcej, Chrystus w tym ciele spożywał pokarmy, to ciało mogło przenikać przez drzwi, przez mury, nie było żadnego problemu. My dzisiaj tego nie potrafimy. Co Chrystus mówi? Że duch nie ma ciała ani kości. Jeśli Bóg jest duchem, to znaczy, że ta prawda dotyczy także Jego. Ani aniołowie, ani Pan Bóg, istoty duchowe, nie mają materialnego ciała, kości, krwi, mięśni. W związku z tym, kiedy myślimy o Bożym obrazie, powinniśmy być bardzo ostrożni, żeby nie sprowadzić Pana Boga, duchowej istoty, do poziomu materialnego, cielesnego człowieka. Bo to będzie nic innego jak karykatura, czyli dokładnie to, co zrobiła pani Gimenez. Będziemy malowali naszego Pana Boga w przekonaniu, że to jest cudowny obraz, a to będzie tylko śmieszna, zupełnie nieprawdziwa, jakaś nieudana próba ilustracji. Wracając do treści przykazania.
Przemówił do was Bóg, Bóg wasz, Jahwe, spośród ognia. Dźwięk słów słyszeliście, ale poza głosem nie dostrzegliście postaci. Strzeżcie się więc, byście nie postąpili niegodziwie, nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety. To musimy sobie dokładnie, kochani, zapamiętać. Stąd ci, którzy znają, czytają Słowo Boże, w swoich kościołach nie mają żadnych rzeźb. Ktoś może wejść do kościoła protestanckiego, rozejrzeć się, powiedzieć, ale tu skromnie. Nie ma żadnych rzeźb, nie ma żadnych obrazów, nie ma żadnych świętych obiektów. Z czego to wynika, kochani? Właśnie z tego, że chcemy być wierni przykazaniom Boga. To Pan Bóg sobie tak zażyczył, a nie ludzie. Co więcej, w Słowie Bożym mamy też taką humorystyczną opowieść na temat oddawania czci materialnym rzeczom. Satyra na bałwochwalstwo. Pisał o tym Izajasz. Poczytajmy. Wszyscy rzeźbiarze bożków, mówi prorok, są niczym. Dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą. Ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że okrywają się hańbą. Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku. Oto wszyscy czciciele takiego bożka zawstydzą się. Jego wytwórcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niechaj staną, mówi prorok. Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach, młotami nadaje mu kształt, wykańcza je swoim silnym ramieniem. Oczywiście jest głodny i brak mu siły, nie pił wody, więc jest wyczerpany. Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutem, stawia znaki cyrklem, wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci kobiety, człowieka. Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprosowego, dębowego, a upatrzył sobie między drzewami w lesie, zasadził jesion, któremu ulewa, zapewnia wzrost. To wszystko służy człowiekowi na opał. Część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia, na pieczenie, do pieczenia chleba. Na koniec z reszty wykonuje Boga, przed którym pada na twarz, wyrabia rzeźbę, przed którą bije pokłony. Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso, potem zajada pieczeń i się nasyca. Ponadto grzeje się i mówi, hej, ale się zagrzałem i korzystam ze światła. Z tego co zostanie, czyni swego Boga. Bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon, pada na twarz i modli się, mówiąc, ratuj mnie, boś ty moim Bogiem. Ja mówiłem wam już, że zachowały się pewne zapiski w kronikach babilońskich, które pokazywały, jak starożytni ludzie traktowali swoich bogów. Otóż w takich prośbach kierowanych do babilońskich bóstw znajdowały się także groźby. I czciciele tych pogańskich posążków bardzo często mówili tak. Jeżeli ty, Panie Boże, jakkolwiek go nazywali Mardukiem czy jakoś inaczej, jeżeli ty, Boże, nie wywiążesz się ze swoich powinności, jeżeli nie będziesz mi błogosławił, jeżeli nie załatwisz sprawy, o którą cię proszę, jeżeli nie wykonasz mojej woli, to bądź pewny, że ja przestanę ci składać ofiary z pokarmów, ze zwierząt, będziesz głodny, będziesz biedny i w końcu źle skończysz. A więc były to szantaże, były to postawy ludzi, którzy mają bogów za nic. Bogowie w ich mniemaniu byli sługami, którzy mieli spełniać ich zachcianki. No, to jest taka typowa postawa. Trochę drewna, pieczeń, ciepło, jasno, a z tego, co zostanie, z tych ochłapów, człowiek robił sobie bożka, a potem bił przed nim pokłony i mówił, ratuj mnie, boś ty Bogiem moim, a biada, jeśli mnie nie uratujesz. A więc była to oczywiście śmieszna rzecz i prorok Bóg szydzi z tego. Tutaj mamy fragment procesji. W Babilonie główną arterią, główną ulicą, która przecinała miasto, była tak zwana droga procesyjna. I tą drogą w czasie szczególnych świąt były noszone bóstwa babilońskie. Na barkach wyznawców, na takich lektykach byli dźwigani, pozłacani bogowie babilońscy. Psalmista w 135 psalmie mówi, bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą, nie mają oddechu w ich ustach. Podobni są do nich ci, którzy je robią i każdy, co w nich ufność pokłada. Marność, nicość. Mówiliśmy na poprzednich spotkaniach, że tylko Bóg prawdziwy istnieje, a wszyscy bożkowie, bogowie pogańscy czym są? Wymysłem, ułudą. Ich tak naprawdę nie ma. Oni istnieją tylko w głowach swoich wyznawców. Nie ma innych bogów poza Bogiem prawdziwym.
No, zresztą, co to za bogowie, którzy mają nogi, a nie chodzą, ręce, a nic nie mogą uczynić, mają oczy, nie widzą, uszy, nie słyszą, trzeba się nimi opiekować. Jest to śmieszne, prawda? Jak sądzicie, moi drodzy, czy dzisiaj takie historie mogą się powtórzyć? Czy dzisiaj w XXI wieku ludzie są troszeczkę mądrzejsi niż kiedyś? Czy wyciągamy wnioski z tych wszystkich śmiesznych sytuacji, które miały miejsce w Starym Testamencie? Czy dzisiaj zdarzają się podobne historie? Niestety tak. Niestety tak. Wielu szczerych, gorliwie wierzących ludzi wychodzi z założenia, że Boga można zamknąć w jakiejś rzeźbie, że Boga można sprowadzić do bryły kamienia, gipsu, zamknąć w ramach obrazu. I wtedy ci szczerzy ludzie, głęboko wierzący ludzie, zadają sobie pytanie: Panie Boże, jak ja się mogę o Ciebie zatroszczyć? Żeby Ci się nie lało na głowę, żeby nie padał na Ciebie deszcz, żeby ta farba nie spłynęła z Ciebie. Co ja mogę dla Ciebie zrobić? Są to smutne, moi drodzy, rzeczy. Są to dziwne, niespotykane rzeczy, tym bardziej, że przecież my, chrześcijanie, nie jesteśmy zdani na to, żeby się domyślać, jak mamy Panu Bogu służyć. Ta księga jest dla nas rzetelnym drogowskazem. Jeżeli pytamy: Boże, jak mam Ciebie czcić w duchu i w prawdzie? Bóg nam odpowiada na to pytanie. Pan Bóg mówi: przede wszystkim nie próbuj mnie zamknąć w kamieniu. Nie próbuj mnie sprowadzić do roli rzeźby. Bo jestem Bogiem, który góruje nad tym wszystkim i każda próba namalowania mnie, wyrzeźbienia mnie jest tylko moją nędzną karykaturą. Nie rób tego. Być może znacie ten obraz, moi drodzy, on występuje w dwóch wariantach. W niedzielę 22 lutego, był to rok 1931, pewna siostra zakonna, Faustyna, przebywała w Płocku. Wieczorem zobaczyła w swojej klasztornej celi Jezusa. Opisuje to w ten sposób. Jedna ręka wzniesiona w błogosławieństwie, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. Notowała w swoim dzienniczku. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja przejęła się bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby obraz ten czczono w waszej kaplicy i na całym świecie. I teraz posłuchajcie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Pierwszy taki obraz, który widzimy po lewej stronie, namalował Eugeniusz Kazimirowski w Wilnie, ale większą popularność zyskał inny obraz, który został namalowany przez Adolfa Chyłę. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Tak miał powiedzieć Jezus, kiedy w wizji zobaczyła go siostra Faustyna. Ale ja się pytam, czy Jezus Chrystus, którego możemy poznać na kartach Biblii, mógł wypowiedzieć takie słowa? Czy Jezus Chrystus mógł coś takiego ludziom przekazać? Czy Chrystus znał przykazania? Bezsprzecznie tak. I znał chyba najlepiej z nas wszystkich. Co Chrystus mówił na temat przykazań? Kiedy nauczał, mówił tak: ja nic od siebie nie czynię, ale mówię to, czego mnie Ojciec nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną i nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu. Czy Chrystus kiedykolwiek wystąpił przeciwko woli Ojca? Kiedy Bóg coś mówił, to czy Chrystus oponował? Podważał, próbował to zmienić, zmodyfikować. A co Bóg powiedział w drugim przykazaniu na temat rzeźb, obrazów? Nie będziesz tego czynił. Czy zatem Chrystus mógł powiedzieć: dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie? Moi drodzy, to są poważne rzeczy. I to nie jest kwestia opinii człowieka, takiego czy innego. To jest kwestia tego, co Bóg mówi na dany temat. Pan Jezus powiedział dalej: dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przekazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A w tym kontekście to słowo najmniejszy w Królestwie Niebieskim oznacza, że w ogóle do niego nie wejdzie. Nie wolno poprawiać Boga. Nie wolno nam, ludziom, powiedzieć, że wiemy lepiej niż nasz Stwórca. Jeżeli Bóg powiedział: nie będziesz, to nam nie wolno powiedzieć: ktokolwiek był czcił ten obraz,
ten nie zginie. Jest to nieprawda. Jest to wejście w konflikt z samym Bogiem. Chrystus pytał uczonych w piśmie i ówczesnych kapłanów, zadając im pytanie, dlaczego przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? Bóg przecież powiedział, czci ojca i matkę. Wy zaś mówicie, kto by oświadczył ojcu lub matce, darem złożonym w ofierze jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, takim zabezpieczeniem na starsze lata. Ten nie potrzebuje czcić ojca ani matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. Chrystus mówi, to jest niegodne, to jest niegodziwe, żebyście wy przez swoje ludzkie poglądy usuwali w cień jakiekolwiek Boże przykazanie. Czy ten Chrystus, który tak nauczał, mógł powiedzieć, dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie? Ja w to nie wierzę, powiem wam szczerze. Ja w to nie wierzę. Nie ten Jezus, może inny, ale ten, którego ja poznaję na kartach Biblii, nigdy takich słów by nie powiedział, bo to jest sprzeczne z Bożymi przykazaniami. Chrystus mówi, jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałam przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Chcecie być ogarnięci miłością Boga? Któż by nie chciał? Czy jest na to sposób? Trwajcie w przykazaniach. Bądźcie posłuszni. Szanujcie Boże prawo. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie idealnie go wypełnić, to przecież jest różnica między deptaniem prawa Bożego, a próbą życia zgodnie z tym prawem, nawet niedoskonałą próbą. Dlaczego w ogóle mamy problem w chrześcijaństwie z posągami, rzeźbami, z relikwiami? Skąd on się wziął? Moi drodzy, jest to pokłosie pewnego teologicznego eksperymentu. Gdybyśmy porównali biblijny dekalog, ten, którego treść możemy znaleźć w Biblii, i dekalog katechizmowy, stwierdzimy, że w katechizmie przekazania drugiego po prostu nie ma. Jak to jest możliwe, żeby konstytucja nieba, ogłoszona osobiście przez Boga, mało tego, spisana Jego własnym palcem, żeby została zmieniona, że inaczej brzmi ona na kartach Biblii, inaczej w katechizmach, które mają uczyć wiary szczerych, skromnych ludzi. Jak to się stało? Nie ma tego przykazania. Jak to tłumaczą teolodzy? Otóż teolodzy mówią, właściwie to przykazanie jest, tylko że ono jest połączone z pierwszym. Ono jest połączone z pierwszym. Ono jest za długie, trudno było nauczyć je dzieci, a więc uznaliśmy, że trzeba to skrócić maksymalnie i to przykazanie drugie o tych posągach, rzeźbach i tak dalej, ono się właściwie jest takie skrojone z pierwszym. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Poza tym mówią, no chyba jest różnica między tym, czy kłaniamy się bogom pogańskim, a kłaniamy się Bogu chrześcijan. Przecież Chrystus, kiedy przyszedł, on był pierwszym obrazem Boga. I o ile Boga Ojca nikt nigdy nie widział, to przecież Chrystus chodził po tej ziemi. Pytanie tylko, gdzie się zachował jakikolwiek obraz Chrystusa? Kto mi dzisiaj powie, jak długie włosy miał Chrystus? Jaki kolor oczu? Jakie rysy twarzy? Kto mi to powie dzisiaj? Czy zachował się jakikolwiek obraz Chrystusa? A poza tym był to tylko obraz, gdyby nawet się zachował, byłby to tylko obraz jego ludzkiego ciała, ale tak nie wygląda Bóg. Bóg jest duchem i Boga w jego postaci tej rzeczywistej nikt nigdy nie widział. Tutaj mamy kilka ciekawych informacji. A więc jak dzieliły tekst dekalogu pewne tradycje teologiczne? A więc w nauce rabinów żydowskich ta numeracja faktycznie jest troszeczkę inna. Mianowicie pierwszym przekazaniem według Talmudu są słowa Jam jest Pan, Twój Bóg. Drugie przekazanie faktycznie łączy pierwsze i drugie według naszych chrześcijańskich dekalogów, a więc stwierdzenie nie będziesz miał innych bogów obok mnie oraz nie będziesz czynił wyobrażeń bożków, traktowane jest jako jedno, ale treść tego jest zachowana. Moi drodzy, my się nie kłócimy o to, jak nazwać, jaką liczbą oznaczyć poszczególną frazę dekalogu. Chodzi o to tylko, żeby cały tekst dekalogu był. Bo gdyby Kościół powiedział, pierwszym przekazaniem w naszym katechizmie jest stwierdzenie, nie będziesz miał innych bogów obok mnie oraz nie czyń sobie żadnej podobizny i cały tekst przekazania drugiego. Gdyby to nazwano jednym przekazaniem, nikt by o to nie miał pretensji. Ale żeby ten tekst był tam. A z uwagi na to, że został usunięty,
to dzisiaj w wielu kościołach możemy zobaczyć cały ogrom, zastępy różnych świętych rzeźb, którym ludzie oddają pokłon i to ludzie wcale nie mało wykształceni. Kościół mówi czasami, że te wszystkie rzeźby, obrazy są Biblią ubogich. Ludzi, którzy nie czytają Pisma Świętego, którzy chcą znać historie biblijne. I gdyby to rzeczywiście była ilustracja, nie warto by się o to spierać. Gdyby nie łączyła się z kultem, oddawaniem czci, ale była tylko zwykłym obrazem, który ma pobudzić wyobraźnię, upamiętnić pewne wydarzenia, nikt by się o to nie spierał. Ale stało się zupełnie inaczej. A więc faktycznie ta numeracja wygląda różnie. Anglikanie, większość protestantów uważają to stwierdzenie „Jam jest Pan Bóg Twój” za prolog, za taki wstęp, a potem jest 10 przykazań. W kościele prawosławnym łączy się ten wstęp „Jam jest Pan Bóg Twój” z pierwszym przykazaniem. No oczywiście w kościele katolickim teoretycznie wstęp „Jam jest Pan Bóg Twój”, nie będziesz miał innych bogów obok mnie i nie będziesz czynił sobie podobizn żadnych. To wszystko jest jednym przykazaniem. Pytanie tylko, dlaczego rzeźby w kościele? A więc jest to smutna historia, dlatego że ludzie odważyli się zmienić prawo, które Pan Bóg osobiście ogłosił, mało tego, wypisał własnym palcem. Czym się różni oddawanie kultu czci pogańskiej Atenie i Marii? Czym się różni? Jeżeli to i to jest posągiem, to dokonuje się coś naprawdę niedobrego. Oczywiście już w czasach pogańskich niektórzy wykształceni poganie w dyskusjach z chrześcijanami używali bardzo ciekawego argumentu. W jednej z encyklopedii religijnych jest taka informacja, że poganie uciekali od takiej myśli, że czczą posągi. Poganie czasami mówili tak. Tutaj akurat jeden z pisarzy wczesnochrześcijańskich, nazwany często świętym Augustynem, rozmawiał z jakimś poganinem i tenże poganin powiedział tak. Nie wielbię kamienia ani posągu, który nic nie czuje. Nie czczę tej figury, po prostu adoruję to, co widzę, służę zaś istocie, której nie widzę. Innymi słowy, poganie mówili często, ja się nie modlę do tego kamienia, ale modlę się do Boga, który ten kamień próbuje zilustrować. To nie to, co mogę dotknąć, ale moje myśli mkną gdzieś tam ku górze. Sprytne, prawda? Sprytne. Na takie argumenty Augustyn powiedział, udzielając takiego wyjaśnienia, uważają siebie za biegłych dyskutantów, przekonani, że nie czczą bałwanów. Tymczasem kłaniają się diabłom. Tak mówił jeden z teologów Kościoła, z doktorów Kościoła, święty Augustyn. Co mamy powiedzieć, kiedy widzimy takie obrazki? Kiedy szczerze wierzący ludzie, bo nie mamy prawa myśleć, że jest inaczej, kiedy ludzie, którzy szukają Boga, którzy chcą żyć z Nim w jakiejś wielkiej, głębokiej więzi, prowadzeni przez swoich duchowych nauczycieli, sięgają po takie formy. Jestem przekonany, że gdyby w katechizmach było zamieszczone całe przekazanie drugie, tak jakie zostało przez Boga ogłoszone i spisane, to takich obrazów byśmy nie widzieli. Prości ludzie. Ale co mamy powiedzieć, kiedy ludzie światli idą tą drogą? Moi drodzy, brak drugiego przykazania w katechizmie owocuje właśnie takimi historiami. I to jest smutne. To jest smutne dlatego, że kiedy otwieramy Biblię, to tam znajdujemy wyraźne wskazówki i nakazy. Nie trzeba się domyślać, jak Bogu hołd oddawać. My to doskonale wiemy. Trzeba tylko to wprowadzić w życie. Niektórzy teolodzy mówią, no ale przecież ten zakaz czynienia obrazów, rzeźb nie był taki definitywny. Czy to nie było tak, że w samym Izraelu istniały pewne obiekty, które miały związek z Bogiem i które Pan Bóg kazał uczynić? A więc to drugie przekazanie może nie zakazuje tak całkowicie wykonywania pewnych obiektów, pewnych rzeczy, pewnych obrazów, pewnych ilustracji, które mają związek z Bogiem. W Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, w 25 rozdziale czytamy. I uczynią arkę z drzewa akacjowego. Tak a propos, arka to po łacinie znaczy skrzynia.
Uczynią arkę z drzewa akacjowego, jej długość będzie wynosiła 2,5 łokcia, jej wysokość 1,5 łokcia, jej szerokość 1,5 łokcia. I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota, czyli taką płytę nakrywającą. Długość jej wynosić będzie 2,5 łokcia, szerokość zaś 1,5 łokcia. Dwa też cheruby wykujesz ze złota, uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni, uczynisz cheruby na końcach górnych. Tak wyglądała Arka Przymierza. Jak ktoś powie, no i co? Przekazanie zabraniało czynić? A tu proszę. Ale moi drodzy, pytanie brzmi, czy te ilustracje cherubinów były otaczane jakimś kultem? Po pierwsze, kto mógł oglądać te podobizny? Do miejsca najświętszego miał wstęp tylko najwyższy kapłan i tylko raz w roku. A więc żaden przeciętny Izraelita nie miał prawa tam wejść i oglądać tego. Nie miał prawa tam wejść, żeby się pomodlić, żeby składać kadzidła tym dwóm posągom. Żaden, tylko najwyższy kapłan i tylko raz w roku na jesień. Te figury były zakryte przed wzrokiem innych kapłanów, przed wzrokiem lewitów, sług świątynnych i przed wzrokiem każdego przeciętnego Izraelity. Ale to nie tylko to. Czytamy dalej. Zrobisz zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i skręconego bisioru, z cherubami wyhaftowanymi przez białego tkacza i zawiesisz na czterech słupach z drzewa akacjowego pokrytych złotem. Haczyki do zasłony będą ze złota, cztery podstawy ze srebra. Powieszysz zaś zasłonę na kółkach, umieścić wewnątrz, poza zasłoną Arką Przymierza. I będzie oddzielała zasłona miejsce święte od najświętszego. A więc znowu, podobizny cherubinów, tak, jakichś aniołów. Były. Kto miał tam wstęp? Tylko kapłani. I nie wiązało się to z żadnym kultem. Żaden z kapłanów, żaden arcykapłan nie klękali przed tą zasłoną i nie modlili się do podobizn aniołów. To nigdy się nie stało. No ale sięgajmy po kolejne wypowiedzi. W świątyni Salomona, która była o wiele piękniejsza niż ten namiot przenośny Mojżesza, pojawiło się wiele nowych sprzętów. Na przykład w namiocie Mojżesza była nieduża stosunkowo kadź do obmywań, gdzie kapłanie obmywali swoje ciała, zanim weszli do namiotu. W świątyni Salomona była to już potężna konstrukcja. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, 7 rozdziale. Następnie sporządzisz odlew morza, o średnicy 10 łokci, okrągłego o wysokości 5 łokci i o obwodzie 30 łokci. Stało ono na 12 wołach. 3 zwracały się ku północy, 3 na zachód, 3 na południe, 3 na wschód. Morze to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie ich zady zwracały się do wewnątrz. Tak to wyglądało, moi drodzy, w pewnym powiększeniu. A więc potężna kadź stojąca na 12 wołach. I ktoś nam powiedział, no figury tam były. Pytanie brzmi, czy ktoś oddawał temu cześć? Nie ma żadnych zwianek. Ludzie, którzy przychodzili do świątyni, ani nawet przez myśl im nie przeszło, żeby modlić się do tych wołów. To jest jakiś absurd zupełnie. Podobizny występowały także w pałacu króla Salomona. Mówi o tym druga Księga Kronik. Król Salomon sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem. Tron miał 6 stopni i podnóżek ze złota oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały 2 lwy. Na 6 stopniach stało tam po obu stronach 12 lwów. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym królestwie. I znowu, mimo tego, że ta sala tronowa była pełna przepychu, to żaden z Izraelitów nie modlił się do tych zwierząt. Moi drodzy, przykazanie mówi wyraźnie, że nie uczynisz sobie rzeźby ani obrazu w jakim celu? W takim celu, żeby się im kłaniać. Czyli to jest niezwykle ważne, prawda? Nie samo uczynienie było jakimś problemem, co raczej oddawanie tego hołdu. Ale jest taka historia, która rzeczywiście no, może tutaj potwierdzać pewien argument. Otóż było takie wydarzenie w historii Izraela, kiedy naród narzekał na Mojżesza, na Boga i w pewnym momencie Pan Bóg zsyła na naród plagę węż. To jest Księga Liczb, czyli 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 21. Jahwe zesłał na lud węże o jadzie palącym. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc, zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciwko Jahwe i przeciwko Tobie, wstaw się za nami. Wtedy rzekł Jahwe do Mojżesza, sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu.
Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Rzeźba w kształcie węża. W ogóle to jest historia, do której nawiązuje Chrystus w rozmowie z Nikodemem. Mówiąc, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, żeby wywyższono Syna Człowieczego. Piękne myśli. Historia dramatyczna, nie mamy dzisiaj czasu, żeby ją rozwijać bardziej, ale był to pewien fenomen, pewien paradoks, bo pod nogami ludzi, którzy wtedy tam żyli, kłębiły się setki węży. One niosły śmierć. Jakie rozwiązanie Pan Bóg przygotował? Chcesz żyć? Spójrz na węża. Mało ich było? Te węże, które kłębiły się pod nogami, niosły śmierć. One były symbolem zatraty. A Pan Bóg mówi, jeśli spojrzysz na tego węża u góry, będziesz żył. Trzeba było pokonać pewien opór, pewien wstręt przed wężami, które kąsały i spojrzeć z wiarą na węża, który kojarzył się bardzo źle. Ten sam problem mieli ludzie wiele wieków później, kiedy patrzyli na Chrystusa, który był w oczach ludzi przeklęty, bo został powieszony na drzewie. Ale moi drodzy, kiedy ten wąż został przygotowany i przez pewien czas był zachowany w świątyni, doszło do pewnej nieprawidłowości. Druga Księga Królewska, 18 rozdział mówi tak. Ezechiasz czynił to, co jest słuszne w oczach Jahwe, zupełnie tak jak jego przodek Dawid. On to usunął wyżyny, czyli takie lokalne jakieś ołtarzyki na wyżynach, potrzaskał stele, pomniki, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Dlaczego go potłukł? Ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne, nazywając go Nehusztan, czyli miedziany. A więc w momencie, kiedy Izraelici zaczęli modlić się do tego węża, składać mu ofiary, Bóg natychmiast wydał polecenie, zniszcz tego węża. Pojawił się kult, którego nie wolno było praktykować. Bóg mówi, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu, tego, co jest na niebie wysoko, tego, co na ziemi nisko, tego, co jest w wodach pod ziemią, nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Popatrzcie, co mówi Słowo Boże, Nowy Testament. Apostoł Paweł mówi tak, to bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, wśród pogan, gdyż Bóg im to objawił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak iż nie mogą się wymówić od winy. A teraz posłuchajcie bardzo ważne słowa. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce, podając się za mądrych, stali się jakimi? Głupimi. A jak ta głupota dała o sobie znać w praktyczny sposób? Stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny, obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonownych zwierząt i płazów. To są bardzo radykalne słowa. Jak Pan Bóg nazywa sytuację, kiedy człowiek zamiast modlić się do Niego potrzebuje obrazu lub rzeźby? Pan Bóg mówi, to jest głupota. Nie czyń tego. Módl się do mnie, jestem duchową istotą. Nie módl się do kawałka kamienia czy drewna. Chrześcijanie czasami śmieją się z prymitywnych kultur. Misjonarze chrześcijańscy, kiedy jadą gdzieś do Afryki, gdzieś do jakichś prymitywnych kultur, mówią, ależ ci poganie są biedni, biją pokłony przed kołkami. Ale ci sami poganie mogliby się śmiać z chrześcijan niektórych, kiedy oni klękają przed swoimi obiektami kultu. To jest dokładnie to samo, tylko kształt Boga zilustrowanego przez rzeźbę czy obraz się zmienia. Prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w duchu i w prawdzie, mówił Chrystus, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. To jest dla nas wskazówka. Bardzo mi się podoba podejście, jakie wyrażali rabini żydowscy, kiedy otwieramy Torę, drugi jej tom, Księga Szamot, czyli Księga Wyjścia, druga Księga Mojżeszowa. Tam na temat unikania bałwochwalstwa rabini pisali tak. Niewłaściwe jest czynienie czegokolwiek, co mogłoby zostać odczytane jako służenie bożkowi. Dlatego, jeśli się komuś wbije cierń w nogę, albo upuści monety przed podobizną idola,
zabronione jest wyjmowanie tego ciernia lub podnoszenie pieniędzy w taki sposób, że wyglądałoby to tak, jakby człowiek składał pokłony idolowi. Czyli rabini mówili, jeżeli przechodząc obok jakiegoś bożka, wbijesz sobie cierń w nogę, to nie wyciągaj go, bo kiedy klękniesz, ktoś pomyśli, że oddajesz mu hołd. Lepiej cierp, niż miałby cię ktoś posądzić o bałwochwalstwo. Jeżeli wypadną ci pieniądze, nie skłaniaj się przed tym Bogiem, idź dalej, strać pieniądze. Ale oby cię nikt nie posądził, że w skrytości oddajesz hołd temu Bogu. Ale to przykazanie drugie ma w sobie też pewną zasadę, która często sprawia nam problem. Dlatego, że czytamy tam, że nie tylko nie oddawaj, nie czyń sobie podobizn, nie klękaj, nie oddawaj im czci, ale jest powiedziane dalej. Ponieważ ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. I ktoś powie, no to teraz mamy. Ale Pan Bóg jest sprawiedliwy. Co ja mogę na to, kim był mój ojciec albo pradziadek? Jeżeli mój pradziadek był złym człowiekiem i nie kochał Boga, to dlaczego ja mam cierpieć jako trzecie albo czwarte pokolenie? Czy to jest sprawiedliwe? Niektórzy boczą się na to, mówią, to przykazanie jest naprawdę bardzo twarde, bardzo trudne. Dlaczego Pan Bóg tak hurtowo, tak automatycznie ocenia nas? Ja nie mam żadnego wpływu na to, kim był pradziad mój, tak? A więc dlaczego tak Pan Bóg nas osądza? Spójrzmy na historię Izraela. Tutaj mamy linię królów Judy. Czarnymi takimi prostokącikami oznaczyłem władców złych. A więc Roboam, Abijam i inni na czarno to są źli władcy, którzy łamali Boże przykazania i nie kochali Boga. Na różowo, czterech jest ich raptem, byli to władcy dobrzy, których Biblia nazywa, że byli dobrymi królami. Natomiast taki kolor, nie wiem jak go nazwać, żółty? A niech będzie żółty. To jest taki kolor, no prawie żółty. To są ludzie, którzy byli królami chwiejnymi. Tacy trochę dobrze, trochę źli. A więc tych wyraziście złych było, moi drodzy, większość. Jest ich tych królów 20. Czterech bardzo dobrych, czterech chwiejnych, a reszta 12 to są ludzie bardzo źli. No i teraz próbujmy zastosować tą taryfę, która jest w przekazaniu Bożym. Ci na czarno powinni być karani do trzeciego, czwartego pokolenia. Wyobraźmy sobie taką rzecz. Jest Abijam, ale kolejny król po nim, Asa, jest dobrym królem. No i teraz jaką taryfę Pan Bóg powinien zastosować wobec Asy i Jozafata, którzy byli dobrymi królami? Co powinien Pan Bóg zrobić? No karać ich, bo do trzeciego, czwartego pokolenia od Abijama, tak? Ale oni byli dobrzy. Druga zasada mówi o tym, że ci, którzy są wierni przykazaniom, będą błogosławieni aż do tysięcznego pokolenia. No to teraz co mamy zrobić? Asa, jako potomek Abijama, powinien być przez Boga przeklinany, tak? Ale sam jest dobry, a więc od niego zaczyna się linia błogosławieństw. Która z tych zasad obowiązuje w końcu? Rozumiecie, że mamy chaos, że jeżeli traktujemy to przykazanie jako pewną taryfę, według której Pan Bóg będzie odpłacał ludziom, to one się wzajemnie wykluczają. O co za tym chodzi? Gdybyśmy położyli te zasady na wagę, Pan Bóg mówi, ja, Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Trzy, cztery pokolenia. Ale okazuję łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i którzy strzegą moich przykazań. Jaką mamy skalę? Widzicie w ogóle z tej odległości coś tutaj? Taką kreseczkę? To są 3-4 pokolenia. Ten niebieski słupek to jest 1000 pokoleń. Powiedzcie mi, czym jest Pan Bóg zainteresowany, kiedy patrzy na nas? Widzicie tą dysproporcję? 3-4 pokolenia do 1000? Pan Bóg mówi, moi drodzy, moje kochane dzieci, ja kiedy myślę o was, to przede wszystkim chcę wam błogosławić. Ja tego szukam dla was. Nie żeby karać. Prawdą jest to, że kiedy postępujemy źle, to konsekwencje naszych złych wyborów dotykają nasze dzieci, czasami wnuków. Jeżeli ktoś często zagląda do kieliszka, to czy jego postawa może mieć wpływ na jego potomków?
Na dzieci, które rodzą się w związkach ludzi nadużywających alkoholu, jak wyglądają te dzieci? Bardzo często rodzą się chore. Ono nic to dziecko nie zawiniło, ale styl życia rodziców może mieć wpływ na jego stan zdrowia, na sposób myślenia, na wychowanie i tak dalej. I Pan Bóg mówi, zastanówcie się, jeżeli jesteście wierni moim przykazaniom, popatrzcie, 1000 pokoleń błogosławieństwa, ja chcę być po waszej stronie. Ale jeśli łamiecie, to konsekwencje mogą was dotknąć. A więc to przykazanie nie jest taryfą, moi drodzy. Nie czytajmy go tak. Tylko pokazuje dysproporcję pomiędzy chęcią Boga do błogosławienia, a taką surową sprawiedliwością. Poza tym Biblia nam tutaj nie pozostawia żadnych złudzeń. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 24. Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów, ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech. Czyli nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Popełniasz zło, to zło spadnie na twoją głowę, a nie na kogoś innego. Ezechiel, prorok, 18 rozdział. Umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca, ani ojciec za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, a występek zaś występnego na niego spadnie. Czy to jest oczywiste? Pewnie, że tak. I drugie przykazanie jest zgodne z tą generalną zasadą. Czego dotyka w takim razie przekazanie drugie? Przekazanie drugie mówi, nie będziesz czynił żadnych podobizn i nie będziesz oddawał im pokłonu. Dwie rzeczy muszą tutaj być oczywiście spełnione. Oczywiście Pan Bóg uzdolnił pewnych ludzi do wykonania świątyni. Kto wykonywał namiot Mojżesza? Tam byli potrzebni tkacze, tam byli potrzebni rzeźbiarze, tam byli potrzebni ludzie, którzy znają się na obróbce metalu. Ci rzemieślnicy byli wśród Izraelitów. Oni coś musieli robić, z czegoś się utrzymywać. A więc drugie przykazanie wcale nie stoi w opozycji do sztuki albo do jakichś, do wykonywania praktycznych przedmiotów codziennego użytku. A więc przykazanie drugie, moi drodzy, w praktyce nie zabrania zrobienia sobie zdjęcia. Zrobienie sobie zdjęcia, pójście do fotografa, zamówienie portretu jest wykonaniem podobizny. Ale czy to jest problem? Żaden. Dopóki się do tego obrazu nie zaczniemy modlić, prawda? A więc absolutnie, Biblia nie stoi w opozycji do sztuki. Sztuka jest czymś pięknym. Chcemy podglądać nasz świat, chcemy malować piękne obrazy. Co więcej, dzieciom, kiedy mówimy o historiach biblijnych, bardzo pomocne są obrazki, ale się do tych obrazków nie modlimy. Czasami w kościołach widzimy pewne symbole, które mówią, to jest kościół chrześcijański. Dopóki się do tych symboli nie modlimy, jest okej. Ale nie wolno nam zrobić jednej rzeczy. Nie wolno nam czynić podobizn po to, żeby padać przed tymi podobiznami na kolana i się do nich modlić, bo to Pana Boga obraża. Wracając do obrazów Boga. Naturalne obrazy, które Boga wielbią. Moi drodzy, my jako ludzie jesteśmy obrazem Boga. Zgodzicie się ze mną? Bo jesteśmy uczynieni na obraz i podobieństwo Boga. I możemy chwalić Boga w swoim ciele. Każde dziecko, każdy z nas jest takim cudownym odbiciem Bożej miłości. Ale my się do siebie nawzajem nie modlimy, prawda? Nasze życie może wielbić, wywyższać Boga, ale nie oddajemy sobie nawzajem czci i kultu jakiegoś. Ale tym najcudowniejszym obrazem Boga jest Jezus Chrystus. List do Kolosan, apostoł Paweł pisze, On, czyli Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne. Chrystus to wszystko uczynił i On jest obrazem Boga niewidzialnego. On przyjął ludzkie ciało, żeby zstąpić pośród nas, żeby powiedzieć, jak cudownym stwórcą jest nasz Bóg. On przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem na zawsze po to, żeby nam tego niewidzialnego Boga przybliżyć. I dlatego Chrystus mówił, kto mnie widział, widział Ojca. Kiedyś go ujrzymy takim, jakim jest. Na zakończenie historia, którą można traktować jako humorystyczną albo smutną, w zależności od tego, jak akcenty rozłożymy. Pewien człowiek miał sąsiadów, bardzo ich lubił, ale byli oni dosyć mocno wierzący, przy czym w swoich praktykach religijnych często robili rzeczy, które go zasmucały. Widział ich, jak często modlą się do obrazów i mimo różnych argumentów nie był w stanie ich przekonać. W końcu postawił sobie w ogrodzie psa. No, sąsiedzi wyrazili zainteresowanie, po co tego psa stawiasz w ogrodzie? Wtedy nasz bohater powiedział, no cóż, mam dom, będzie mi pilnował domu. Oni się zaczęli śmiać, no wiesz co,
Pies z metalu domu ci upilnuje. A wtedy on mówił, a na czym polega różnica? Ty modlisz się do bożka z metalu, sądząc, że on ci pomoże. Jeśli tak, to mój pies będzie skuteczny, domu pilnował. Nie wiem, czy ta ilustracja przemówiła do tych ludzi, ale przekazanie Boże mówi, jeżeli chcesz oddać Bogu hołd, to skieruj swoje oczy w kierunku nieba i powiedz, Panie, jesteś cudownym stwórcą, jestem Twoim dziełem, dałeś mi życie, dałeś mi tych 70-80 lat, żebym mógł Ciebie poznać, chroń mnie przed wszystkim tym, co Ciebie zasmuca, spraw, żebym nigdy nie czynił niczego, co będzie Ciebie obrażać, pozwól mi iść Twoją drogą, bo jestem Twoim dzieckiem i chcę Cię w Twoim życiu wywyższać i wielbić. Za tydzień, moi drodzy, o godzinie 17:00, kolejne przekazanie, trzecie przekazanie, imię ponad wszelkie imię. Myślę, że warto, abyście byli na tym spotkaniu. Zapraszam Was, chociaż wiem, że pogoda jest coraz piękniejsza, ale widzę, że w tej rywalizacji z pogodą póki co dajemy sobie fajnie radę i cieszę się, że jesteście, że przychodzicie, że słuchacie. To jest dla mnie też inspiracja, żeby jeszcze głębiej analizować Słowo Boże i dzielić się tym wszystkim z Wami. Czy chcielibyście powstać do wspólnej modlitwy? Zapraszam Was. Nasz drogi Ojcze, chylimy nasze czoła przed Tobą. I dziękujemy za to, że tak wiele mówisz nie tylko o sobie, ale mówisz także o tym, jak możemy Ciebie czcić. Naszą ludzką, naturalną skłonnością jest to, że przypatrując się światu, chcemy ten świat utrwalać, podglądać. Mamy naprawdę wielką radość, kiedy możemy malować przepiękne zachody słońca, kiedy możemy malować kwiaty, zwierzęta. Nam daje to tyle radości. Ale Panie, dziękujemy Ci za to ostrzeżenie, które nam dałeś, że nie możemy, nie wolno nam używać w naszych modlitwach, w naszym niesieniu czci Tobie żadnych obrazów, które ponoć mają być Twoim obrazem, Twoim podobieństwem. Zdajemy sobie sprawę, że każda próba namalowania Ciebie, wyrzeźbienia Ciebie jest niczym innym jak wielce nieudaną karykaturą. Nie chcemy Ciebie, Panie Boże, obrażać, dlatego oddajemy Ci cześć w duchu i w prawdzie. Nasze modlitwy niesiemy ku Tobie w imieniu Pana Jezusa. Chcemy naszym życiem Ciebie wielbić słowem, czynem, myślą. Panie, dziękujemy za to, że jesteś pośród nas, że nas prowadzisz, błogosławisz, strzeżesz. Cieszymy się, że możemy być Twoimi dziećmi i że każdego dnia możemy otwierać Twoje słowo, które jest dla nas najlepszym drogowskazem na życie. Oddajemy Ci cześć jako Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Boże, wielbimy Ciebie.